Yo, yo, z tej strony Ryson. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu They Are Billions. Tak, kontynuujemy sobie dzisiaj misyjkę Harpie Gniazdo, tak? Mamy 13 dni na to, żeby się rozbudować w tę stronę. Chodźmy może tutaj i zacznijmy od razu z grubej rury stawiać tutaj sobie wieżę energetyczną. Od razu sobie postawimy, skoro mamy troszkę pieniędzy. Od razu sobie tutaj postawimy w tym miejscu gdzieś o cztery farmy. Nie będzie problemu już z jedzeniem. Czy tutaj nie? Tutaj już nic takiego nie postawimy. Czy tutaj? Tutaj nie. Ale tutaj możemy sobie postawić na przykład. O, jeszcze coś takiego. To jest dobra opcja. I myślę, że jeszcze jedną taką. Gdzieś tutaj może, tutaj, o nie, tutaj będzie fajne miejsce na jeszcze jedną farmę być może. Właśnie. Żelaza mamy pełno, ale postawimy sobie jeszcze tutaj gdzieś może, o jedną kopalnię na wszelki wypadek. Czy tutaj coś? 6, nie, to już się nam nie opłaca. Dobra, weźmiemy sobie gdzieś tutaj, wciśniemy jeszcze jedną kopalnię, nie kopalnię, tylko elektrownię. Teraz tak, tutaj jeszcze jedna by się przydała. Jeszcze jeden tartak, gdzieś, o, może tu 11 idealnie, tutaj 16, super. No i co, no i czy to wszystko? Tutaj mamy wszystko tak ogarnięte. No dobra. No to nie zostało nam nic innego, jak iść w tę stronę. Cztery panie niech przyjdą tutaj, a my dalej rozbudowujemy się. W tym kierunku. No i co? No i chatki oczywiście, więcej chatek. Bo już znowu zapomniałem o tym, żeby się rozwijać w tym kierunku. Dobra, idziemy w takim razie z budowaniem chatencji. Czy tutaj? Nie, tutaj już chyba nie. Tutaj może coś takiego wybudujemy. No i tutaj też by można było tak iść w tym kierunku. Dlaczego by nie? Dobra, coś takiego, ok. Tutaj jeszcze można zabudować coś. Może ulepszmy, jak to tutaj wygląda sytuacja. Weźmy sobie od razu. Tutaj już wszystko mam oprócz snajperów, ale weźmy sobie od razu. A nie, tutaj nic nie ma ciekawego już, na razie przynajmniej dla nas. Okej, okay. No będę chciał na pewno tutaj tą północną stronę sobie tak zabudować, żeby się przytulić do tego złota, które jest tutaj. Okej, okay, mamy kolejne do postawienia wieżyczki Tesli, tak? Jak tam sprawa wygląda teraz tutaj? Tutaj sprawa wygląda dobrze. Ale ja jeszcze gdzieś ponastawiam sobie tych oto wiatraczków, tak na wszelki wypadek. Znaczy się na wszelki wypadek. No nie na wszelki wypadek, tylko po prostu będzie to przydatne nam później. Coś takiego. Tutaj jest dobre miejsce. Tutaj jest dobra miejscóweczka na to. Tutaj później sobie zobaczymy. O, tutaj jest jeszcze fajne miejsce na. Nie na to, tylko fajne miejsce na tartak o 14, chyba że weźmiemy 12. Dobra, weźmiemy 14 i tu jeszcze 9, dobra. To jest, myślę, dobry pomysł. Tutaj kolejne fajne miejsce na wiatraczek. No i jeszcze jedno fajne miejsce trzeba znaleźć na elektrownię. Tak, wciśniemy ją sobie gdzieś na przykład tutaj, dobra. Ok, zapomniałem, żeby pojechać dalej. O, wrogowie gdzieś tutaj są. Gdzie są moje panie? Cztery. Chodźcie może tutaj, bo tutaj się coś widzę. Aha, ok. No dobra. Załatwiona sprawa.
Dobra, to na razie niech tam zostanie, a my sobie pójdziemy tutaj. Ok, tutaj możemy już się dalej przesuwać w tę stronę i do góry również. No i co? No jedziemy dalej z domkami, z chatkami. Tutaj jeszcze można zrobić, posunąć się kawałeczek dalej, czy nie? Nie, to już zostawię może w ten sposób. Coś takiego wymyślę. Tutaj na razie też. Może tutaj się zabuduję, o. Czy nie? Nie, ja tak, tutaj można się jeszcze zabudować. Za chwilę będziemy mieli wymaganą ilość kolonistów. Tutaj można się jeszcze zabudować, dlaczego by nie? Tutaj można jeszcze coś zabudować. Czy jeszcze troszkę ludków? 7 bym jeszcze zbudował może, dlaczego nie? Ok, mamy trochę drewna, więc można też ulepszyć. No i dobra, no i dalej w górę. Pniemy się w górę, tutaj może jakoś tutaj. No i gdzieś tutaj za chwilkę. Dobra, 33 mamy łebków. 1600. Dobra, jeszcze 2 chciałem, żeby mieć 40 żołnierzy, tak? Jeden i za chwilę drugi. Dobra, w tym kierunku możemy już się posuwać. Dobra, weźmy sobie coś takiego i weźmy sobie coś takiego. No dobra. Okej, jak tutaj sprawa wygląda? Aha, tutaj jest jeszcze jedna... Tutaj jest jeszcze jeden budynek. A, jeszcze jedna piekielna osada tu jest. No, może być tutaj ryzykowne. Dlatego chciałem tytanów. Może weźmy sobie... Wyprodukujmy to. 33 dzień jest. Jeszcze mamy 10 dni, żeby iść tam do góry. Żeby tam u góry się jakoś, że tak powiem, zabunkrować. Ok, tutaj mamy kolejne. Chwila, weźmiemy sobie tu i weźmiemy sobie tutaj. Tutaj mamy kolejne złoże kamienia, ale już tam średnio jest nam potrzebne. Kawałeczek się jeszcze przesuniemy. Weźmy to i weźmy to. Dobra, cóż ja jeszcze bym chciał tutaj. Tutaj można postawić jeszcze jeden, nawet 2 tartaki. Ale postawię jeden, więcej nie trzeba. Postawimy tutaj jeszcze jeden magazyn. Bo dlaczego by nie? No i idziemy sobie w tę stronę, tak? Dobra, chodźmy tutaj sobie kawałeczek w tę stronę. Kawałeczek chodźmy w tę stronę. I dobra, i oni niech sobie tutaj na razie stoją. A ja będę się posuwał tutaj do góry. Cyk i cyk. Tutaj też już można w sumie iść. Tak, zrobimy sobie tutaj taką gdzieś jakąś zabudowę w razie by co. Chociaż nie powinno się tutaj już nic stać ciekawego. Weźmy sobie może to, weźmy sobie może ulepszmy troszkę. Dlaczego by nie? Skoro mamy tyle pieniędzy, skoro mamy tyle wszystkiego. Postawmy sobie, nie postawimy sobie, bo nie mamy drewna. Okej. A, tu mamy jeszcze drewno, to możemy je sobie wciągnąć. Tutaj u góry możemy sobie postawić, o, Z2, proszę bardzo. Z2, jak to się mówi, farmy. No i co? Czy damy radę postawić już odlewnie? Damy radę postawić odlewnie. Nie wiem, po co to tu jest. Stawiamy odlewnie od razu. Może jakiś tytanów Z2 zbudujemy, dlaczego by nie? Można by było też pokusić się już o jakieś wieże energetyczne.
I tutaj po jedne jeszcze. No i tutaj będziemy mieli już zabudowę skończoną. Aha, jeszcze właśnie. Kamyczek. Tutaj mam kamień zrobiony, tak. Tutaj, no i tutaj też ten kamień, zaraz go, że tak powiem, wchłonę. Z tego względu, że on jednak będzie nam potrzebny. Dobra, zróbmy sobie tak. No i oczywiście chodźmy w tę stronę. Ta strona jest w tej chwili najważniejsza. Ale nie zapominajmy o ulepszaniu budyneczków, tak? Proszę bardzo. Pięknie to wygląda. Tutaj już za chwilę będzie można to zlikwidować. Chociaż może poczekam. Chodźcie może jeszcze tutaj kawałeczek. Tutaj się coś już dzieje. Tutaj chętnie już bym wstawił tą wieżę energetyczną. I tutaj tak samo na dole. Tutaj dwie mają być, tak? Dobra, to wstawimy. Raz i dwie, dobra. Tutaj jeszcze jakąś gdzieś balistę miałem wstawić, dobra. Na razie musi tak zostać. Chciałem jeszcze tutaj jeden, tak? O, coś takiego. No i oczywiście tutaj magazyn za chwilę wstawię. Ale to za chwilę. Najpierw wstawię sobie jeszcze tutaj może tartak. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze coś takiego. No i pójdziemy w tym kierunku. To złoto chętnie bym wciągnął. Dobra. Okej, jedziemy sobie tutaj w takim wypadku do góry. No tamto nam trochę zajmie na pewno. Okej, bierzemy magazyn, wstawimy go sobie gdzieś tutaj. Czy tutaj jeszcze tak jest? Dziewiątka. Tutaj jeszcze trochę jedzenia. Co? Czemu nie mogę? Na tym obszarze znajduje się... No dobra, no jak się znajduje, to się znajduje. 12. I 15. Co tutaj? Tutaj możemy iść do góry. 36 dzień jest spoko. Tylko ja bym chciał tutaj panie do góry wziąć. Bo tam może się zaraz coś pojawić. Dobra, jedziemy tu. No i jedziemy sobie z... O właśnie, coś takiego. Dobra, niech będzie coś takiego. Postawimy tu od razu jeszcze magazyn. Tutaj się gdzieś zabudujemy. Tutaj możemy sobie postawić jeszcze jakieś farmy. Chwila, bo chyba źle postawiłem. Chyba nieoptymalnie to zrobiłem. O, coś takiego. Tak, tutaj coś takiego i coś takiego. Zdecydowanie fajnie. Zdecydowanie tak to musi wyglądać. Okej, dobra, to jedziemy sobie teraz od razu w tę stronę. Jedziemy sobie z ulepszaniem domków od razu. Chyba już wszystkie ulepszyłem, które miałem. No i co? No i tutaj centrum inżynieryjne będę teraz potrzebował. Tutaj już pobiera. No dobra, postawimy sobie tutaj. I jedziemy do góry. U góry na razie nic. Teraz tak, tutaj postawimy, znaczy postawimy sobie, zbudujemy sobie murek. Tak, żeby ci żołnierze mieli w razie co gdzie się za czym schować, tak? Tutaj mamy dwie, tak, tu jest ok, tu jest ok. Trzeba jeszcze zrobić tutaj. Trzeba jeszcze zrobić coś takiego. 80. Coś takiego. Trzeba tutaj też postawić magazyn. No i mamy, jest gitara, dobra, teraz tak, tutaj postawimy bramę i może ze dwie balisty, cyk i cyk, może nawet trzy balisty, tak żebyśmy mieli się za czym schować, dobra, jedziemy tutaj
Dalej. No i tu jest chyba koniec. Dobra. Jak tu z żołnierzami w ogóle? Jednego jeszcze bym potrzebował żołnierza do tej mojej ulubionej liczby 40. Znaczy ulubionej, no. Ulubionej z tego względu, że to będą dwa oddziały, dwie ekipy. Tutaj już w zasadzie będzie można prawie się, znaczy zniszczyć tamto, ale czy ja już mam chyba centrum inżynieryjne? Nie, jeszcze nie mam wymyślonego centrum. Czy to się wymyśla, czy to się, właśnie, jeszcze się nie wymyśla, co dopiero, ja już myślę o zbudowaniu. No dobra, postawimy sobie jeszcze tutaj, no i w tym wypadku nie pozostaje mi nic innego, jak zabudować się z tej strony północnej. Postawić tu może ze dwie, czy nawet trzy wieże energetyczne, postawić tu parę balist. No i mamy sprawę załatwioną. Z każdej strony jesteśmy, że tak powiem, chronieni, zabezpieczeni. Oczywiście przyjdzie fala, to jeszcze parę balist się dostawi. Ale to już mówię, to jest takie, że tak powiem, mniej ważne, tak? No, no i oczywiście będziemy sobie tutaj też coś tutaj jeszcze wstawimy. A niech będzie tak. O, jeszcze tu za cztery. Dobra, oczywiście będziemy jeszcze sobie ulepszać do kamiennych murów, chociaż to już też może nie być aż tak konieczne. Dobra, jedziemy sobie teraz w takim razie z domkami jeszcze gdzieś tutaj może. Jeszcze może gdzieś tutaj. Tutaj też mamy sporo miejsca, dlaczego by tego nie wykorzystać. Coś takiego zrobimy. Dobra, tutaj jeszcze można walnąć sobie, jak to się mówi, kopalnię jedną. Brakuje nam teraz, nam brakuje akurat trochę prądu. Można by ze dwie elektrownie gdzieś tu wcisnąć. Aha, tutaj troszeczkę, widzę, towarzystwo się rozruszało. No dobra, im więcej tutaj ich będzie, im więcej tutaj do nas przybiegnie, no to tym później będzie łatwiej. Aha, ale chwila, chwila. No, robi się niezbyt ciekawie tutaj. Macie tu utrzymać pozycję, a nie gdzieś tam biec. No dobra, troszeczkę ich tutaj chyba się wykruszyło. No, ja myślę, że tutaj nic takiego się nie wydarzy. Dobra, bo się zagadałem, a potrzebuję prądu. Jedziemy tutaj raz, dwa, trzy. O, jeszcze jedną gdzieś tutaj. O, cztery elektrownie. To nam da niezły napływ, że tak powiem, energii. Dobra. Aha, nie mam energii, więc nie mogę nic budować w tej chwili. No, te wieże energetyczne nas tutaj troszeczkę kosztowały tej energii. Dobra. A weźmy sobie w takim wypadku, może ulepszmy do kamiennych murów. ...34 to nie jest aż taki zły dochód, jeżeli chodzi o kamień. Okej, no dobra, no to co? Aha, czekamy na energię, no nic nie zrobię, troszeczkę tam... ...troszeczkę mnie tam... ...rozproszyli, no i zapomniałem tego tutaj oto... ...tej oto energii wybudować. Weźmiemy sobie jeszcze może parę tak wiatraczków. Energia zresztą się przyda do wybudowania centrum inżynieryjnego. Przyda się też na przykład do tego, żeby wydobywać gdzieś olej. Tylko pytanie, gdzie ja mogę to zrobić? Czy ja gdzieś tutaj mam złoża oleju? Tutaj jest olej. Znaczy olej, ropa, nie olej. Tu jest ropa, tu jest ropa. I tu jest ropa.
Dobra, to mamy ropę. Teraz potrzebuję... Czego ja potrzebuję? Ropy, kamienia, żelaza. Ok. Dobra, nie. Garnizonu już nie potrzebuję. Tutaj by się przydało troszeczkę jeszcze... O, kamiennych... drewnianych domków. Zrobimy sobie taki rządek. Dobra. Okej, mamy już trochę energii, więc wybudujemy sobie jeszcze farmy. Tutaj jeszcze jest fajnie. O, 77, bardzo fajnie, dobra. Jeszcze możemy tutaj sobie ponastawiać. Okej, tutaj jeszcze gdzieś rybki się może... O, właśnie, da nawet dwie ekipy zrobić. No dobra, co teraz? Mamy dużo energii, mamy trochę mniej jedzenia. Ale to jedzonko już się tutaj nam tworzy. Dobra, okej, no to teraz potrzebuję co? Do centrum inżynieryjnego potrzebuję jeszcze trochę ropy. No właśnie, które już właśnie w tym momencie mam. Wybudujemy to centrum w tym miejscu, żeby było gdzieś tutaj bliziutko. Co my tu jeszcze możemy w tej odlewni ciekawego? Aha, no i potrzebujemy 6000 na tytanów, tak? Czy jeszcze gdzieś magazyn można by tutaj wcisnąć? Chyba nie, chyba wystarczy. Jeden dzionek do następnej hordy. Ciekawe, czy to będzie już ostatnia horda, czy nie. W każdym razie można już powoli ulepszać sobie mury. No i można jeszcze troszeczkę tutaj tych balist wcisnąć. Dlaczego by nie? Raz, dwa, trzy, cztery balisty tutaj. Można by jeszcze tutaj parę wcisnąć. Jedna balista, druga balista, trzecia balista. Tutaj można by jeszcze postawić gdzie? Na przykład tutaj. Tutaj też można by mogłaby jedna powstać jeszcze. No trochę mi zabraknie tych dzionków, żeby zrobić taką obronę, jaką bym chciał. Ciekawe, czy to już będzie ta ostateczna horda? Nie, ze wschodu przyjdzie horda. Także... Także nie jest źle, bo akurat właśnie tutaj zaczynałem robić... Kończyłem w zasadzie robić obronę. A ja myślę, że sobie to wszystko tutaj, co mam, poradzi. Szczególnie, że mam tutaj wszędzie wieże energetyczne. Tutaj jeszcze tylko ulepszę do kamiennych murów i powinno być spoko. Ze wschodu dobrze, ze wschodu. No i jest gitara. Okej, tutaj jeszcze tylko te dwa murki, będzie gitara. No, dobra, okej. I gdzie lecą? Tutaj lecą. Ciekawe, czy przylecą z dwóch stron. A trochę szkoda, że tak w ten sposób tutaj przylecą, czy nie przylecą? Nie, tutaj nie przylecą. Okej, no to co? Czekamy teraz na tytanów. No, będzie okej. Tutaj wieża energetyczna zrobi swoje. Chociaż jest troszeczkę źle ustawiona, ale nie powinno być źle. No, proszę bardzo. Bardzo ładnie to wychodzi wszystko. O. Jest sieczka. A w razie co możemy jeszcze tutaj 40 żołnierzy przywlec, chociaż nie zdążę chyba tych 40 żołnierzy przywlec. Ale myślę, że sobie poradzą, chociaż oni tutaj no nie giną, tak? Ale chyba już ich jest coraz mniej, tak mi się wydaje. Tak, już coraz mniej, końcóweczka. Jest elegancko. Dobra, mogę już tytanów sobie wymyśleć. Czy to jest ostatnia horda? Tak mi się wydaje, że to jest chyba ostatnia horda.
Tak, to była ostatnia horda. Sprawdźmy zresztą to. Tak, zniszcz wszystkie piekielne osady, liczebność kolonii. Aha, tu nie ma czegoś takiego jak przetrwaj wszystkie hordy. No dobra, okej. No to co? No to jedziemy sobie z tytanami. Wyprodukuję ich może ze czterech. Może jeszcze właśnie zrobimy coś takiego. Wezmę sobie nie to, tylko wezmę sobie to. Raz, dwa, trzy. No i jeszcze do tego snajperów dam, tak? Ale przede wszystkim chciałbym tutaj zrobić sobie paru tytanów. Nie za dużo, może ze dwóch, trzech, góra czterech. Dobra, tu jeszcze sobie pojedźmy z domkami. Dobra, technologia Tytan zakończona. Ok, no to co, jedziemy sobie tutaj. No i dwóch Tytanów. Tak, jeden Tytan kosztuje aż 2000, kosztuje 40 ropy, 40 żelaza i aż 2 jedzenia nam zabiera. Także no jest to sporo, ale jest to naprawdę jednostka godna takich pieniędzy, tak? Jest to jednostka godna takich pieniędzy. W zasadzie to mógłbym te wszystkie dodatkowe balisty już pousuwać. Skoro nie mamy już, skoro to jest ostatnia horda, tak? Zostawię sobie tylko te z brzegu. Wezmę troszeczkę, poulepszam jeszcze tego, tak na wszelki wypadek, chociaż to już jak tu nie pokazuje, to raczej powinna być ostatnia horda. Dobra, mamy dwóch, jeszcze dwóch, czterech, no i jedziemy tutaj wtedy sobie ze snajperami. W zasadzie po raz pierwszy będziemy korzystać z dwóch nowych jednostek. Tak, tutaj mamy Tytana. No i jeszcze za chwilkę snajperzy, tak? Chodź tutaj o z przodu. Chociaż nie, my ich widzieliśmy przecież przy niszczeniu hordy, ale pierwszy raz będziemy ich widzieli przy takiej, przy tego typu akcji w scenariuszu strategicznym. No dobra. Jeszcze troszeczkę domków ponastawiam, chociaż to już jest w zasadzie końcóweczka. No, zbudujemy tych czterech tytanów, tak, i pójdziemy sobie na harpie, tak. Na wszelki wypadek tutaj jeszcze coś zrobię, jakiś tam może podwójny murek, tak? Bo te harpie, one sobie potrafią skakać przez mury. Nie wiem, czy przez podwójne mury też potrafią skakać. Ale tak na wszelki wypadek to postawię tutaj parę balist. Gdyby się okazało, że tutaj na tym poziomie jest gorzej. No, jeszcze jedną balistę tutaj. No i co? No i bierzemy całą tą ekipę, Control 1 i lecimy, tak? Nie ma tutaj na co czekać. Myślę, że Tytany i tak zrobią swoje. Trochę się tutaj, może coś innego zrobimy. O, zrobimy coś takiego. O, trochę chyba przesadziłem. Chociaż w razie co będziemy mieli jeszcze dużo czasu na to, żeby to jakoś ogarnąć. O, zniszczyli mi Tytana jednego. Oho.
Dobra, wracamy. Wracamy, panie i panowie. Trochę przesadziłem. Trochę przesadziłem. Tak, wiem, że kolony jest under attack, ale oni chyba mi nic takiego tutaj nie zrobią. No, udało się. No dobra, no to co? To jedziemy dalej. Jeszcze ze dwóch tytanów. No i co? No i snajperów tym razem będę tworzył, tak? Okej. No lecimy, lecimy. Podejście drugie. Tym razem mam tylko dwóch tytanów, tak? No, czyli jednak jest tutaj troszeczkę trudniej na pewno. Bo myślę, że na 200% to chyba bym z taką ekipą dał radę. No nie jest, idziemy. Mamy jeszcze mnóstwo czasu, tak? Mamy jeszcze 62 dni. Także mamy jeszcze ile? 15 dni. No to spokojnie, damy sobie radę z tym. Oho, tu kolejna ekipa już się zebrała. Dobra, utrzymaj pozycję. Zobaczymy, jak to będzie. No i jest dobrze, tak? Jest dobrze. Chodźcie wy tutaj. Trudno, jakieś ofiary muszą być, tak? Ale widzę, że idzie całkiem nieźle. Jedziemy następnych tutaj dwóch tytanów. No, wykrusza się tutaj towarzystwo. Chodź tu jeden snajperze, chodź tutaj może gdzieś. Spróbujemy tam odkryć, ale bardzo dobrze, że zrobiłem tutaj te dwa murki. Przydało się. Tak jak mówiłem, przezorny, zawsze ubezpieczony. Dawaj tu jeszcze jednego tytana. Okej. Chodźcie, tu już jest. O, tutaj jeszcze taka ekipa większa została. A tak, to jest już okej. Dobra, kończymy to. Ty chodź też tutaj. O co, jeszcze sobie tutaj gdzieś pójdziemy może. Lecimy, lecimy. Oj, nie tak, nie tak kliknąłem. To by był błąd dopiero. No i co? No, a wy mieliście iść tutaj przecież. I co się wydarzyło, że nie poszliście? Nie chce się wam robić, tak? Przestraszyliście się kobitek? Nie, tu już nie ma się czego bać. Tu już jest wszystko ok. Dobra, chodź ty jeszcze pacnij tą tutaj, bo się ukryła. W zasadzie to my możemy zrobić tak i kliknąć sobie poluj. Chyba już nigdzie więcej zombiaków nie ma, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Możemy sobie poulepszać resztę, ale to już też nam nic nie da za bardzo. No dobra, kończymy to, tak? Tutaj jest drugi most jakiś taki śmieszny. Ostatnie chyba, panie. Jeszcze, jeszcze. Ktoś tutaj jeszcze. No i mamy to. Harpie gniazdo zlikwidowane, wyczyszczone. Będziemy mogli się zabrać teraz za co? Centrum Medyczne Gamma. Pięknie, uwielbiam tą misję też. No dobra, może sobie tą misyjkę jeszcze spróbujemy przejść. Tutaj już jest, o, to jest poziom piąty już. Pustkowie Olbrzymów. Tutaj będziemy walczyć z mnóstwem olbrzymów. Tam na razie nie idziemy. O, tu nawet grubasy są, tak? Ale weźmiemy sobie jeszcze tą hordę zarażonych, żeby dostać się do Centrum Medycznego Gamma.
I jeszcze przed Doliną Śmierci myślę, że sobie tutaj pójdziemy, dlatego że dostaniemy aż 560 punktów i wtedy dopiero zastanowimy się, co z tymi punktami zrobić. Na pewno weźmę sobie wieże obronne. To już można nawet teraz sobie wziąć. Drewniane to się przyda. No i co? Weźmiemy sobie tą technologię zaawansowaną. No i będziemy myśleć, co dalej, tak? Na pewno to bym chciał narzędzia z Wolframu sobie wziąć. To i to, ale czy to mi starczy? Ile tam było? 560? No to jest 700, to jest 800. To jest 300, to jest jeszcze 500. Tak, to starczy w zupełności. Jeszcze 200, jeszcze coś zostanie. Jeszcze może tą artylerię bojową będę chciał wziąć. No i później już pójdziemy sobie w te ulepszenia. Dobra, weźmy sobie jeszcze tą hordę zarażonych, przejdźmy. Spróbujmy przynajmniej, bo tu są harpie i jest ich dosyć sporo, widzę. Tak czy nie? Sprawdźmy, ile tutaj jest tych harpi, bo nie zauważyłem. 1000 ponad? 2000? No jak 2, no to jest trochę dużo. Okej, najpierw to może zajmijmy się tutaj rozlokowaniem snajperów. Myślę, że 3 takie rządki to będzie odpowiednia ilość. Dalej oczywiście żołnierze. Dobra, jeszcze jeden taki, o, coś takiego. Dobra, tego już może cofnijmy. No i oczywiście tytanów, tak? Raz, dwóch, trzech, czterech, no i na piątego już nie starczy. Czyli co? No, czyli żołnierzy, tak? No dobrze, zobaczymy zaraz, czy to przetrwa. Tyry, tyry i jedziemy. I zaraz zobaczymy, czy to przetrwa. Stójcie, stójcie, już tam walcie. A ich jest 2,5 tysiąca, nie? Może być problem. Dobra, wychodźcie tutaj. Ty chodź może tutaj. A ty chodź tutaj. A ty chodź tutaj. I zobaczymy, jak to teraz będzie działało. Nie, myślę, że spoko. Myślę, że siła ognia jest wystarczająca. Za chwilę jeszcze będą... Za chwilę jeszcze będą dostawać poziomy, także spoko. Tutaj nawet nie podchodzą, tak? Żaden z tych, z moich tytanów nie dostaje żadnych obrażeń, więc padają jak muszki, proszę bardzo. Oni sobie jeszcze nawet pomagają, także to już jest, można powiedzieć, że wygrana misja, tak? A weźmy sobie, sprawdźmy, co oni piszą o tych harpiach. Może nie wygląda groźnie, ale ta zarażona dziewczyna jest na tyle zwinna, że potrafi przeskakiwać nad murami i mordować żołnierzy ostrymi pazurami. No tak, zgadza się, to by się zgadzało. Chyba w tej misji Gama, tam gdzie jest ta placówka medyczna Gama, tam chyba będą właśnie harpie, jeżeli dobrze pamiętam. Będziemy tam biegać Koelusem, ale nie jestem pewny, to się okaże. W następnym odcinku. Pamiętam, zawsze te harpie sprawiałem jakiś tam problem. Zobaczymy, jak to będzie na tym poziomie brutalnym. Troszkę się, szczerze mówiąc, tego obawiam. Nie wiem, na ile strzałów. Tam był problem, pamiętam, z apteczkami chyba. Niby to centrum medyczne, ale tam pamiętam, zawsze dostawałem te dosyć duże obrażenia i te apteczki. Niby nie jest ich mało, ale zawsze schodziło mi tam bardzo szybko życie. Ale zobaczymy, no. Będę ostrożny, myślę, że to nie jest nic jakiegoś tam strasznego do przejścia. Tylko będzie trzeba po prostu być ostrożnym, będzie trzeba tych zombiaczków... Na pewno będzie to trwało troszeczkę dłużej niż zwykle. Będzie trzeba te grupki zombiaków wyciągać pewnie jakoś. Po kolei, czy jakimiś tam mniejszymi grupkami. No zobaczymy. Będę po prostu musiał oszczędzać apteczki.
No granaty na harpie to raczej się nie przydają tam, dlatego że no to wiadomo, no granaty są potrzebne bardziej na większe skupiska, chociaż tam też są większe skupiska. Pewnie parę grubasków też się tam znajdzie. Ja chyba brałem ostatnio zwiększone obrażenia, więc to jest nadzieja, że może będziemy brali te harpie na raz, ewentualnie na dwa razy. Na pewno na pewno przyda się to w walce z grubasami i w walce z dyrektorami. Dyrektorzy na pewno będą schodzili na raz, bo tam pamiętam, że przed tym ulepszeniem no bardzo niedużo brakowało, żeby ich ściągać na raz, tak? Także no to już będzie też bardzo duży plus. Bardzo duży buff. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Niby tutaj tak myślałem, że to pójdzie szybko, bo te harpie one są szybko biegają. No ale widzę, że one są tak wypuszczane no pojedynczo, praktycznie nie jakimiś hordami, tak jak te mniejsze zombiaczki, tylko no, po jedną, po dwie, tak, o jedna, tutaj za chwilę znowu dwie, znowu jedna i tak z jednej strony jest to dobre, bo gdyby tak wysłali te harpie takimi większymi falami, no to wtedy mógłby być faktycznie problem. Częstotliwość tutaj wypuszczania tych zombiaczków, wybiegania z krawędzi mapy też jest istotna. Natomiast, no mówię, no trwa to wtedy nieco dłużej, tak? Chociaż zdecydowanie wolę poczekać chwilę dłużej niż przechodzić jedną misję dwa razy. Szczególnie, że ta misja nie jest no zbyt porywająca. W zasadzie chodzi tylko tutaj o to, żeby te jednostki odpowiednio ustawić, tak? Dobrać, odpowiednio ustawić, no i wtedy patrzeć po prostu na rzeź, tak? A nie wiem, jak to wygląda na wyższych poziomach trudności. Podejrzewam, że jest z tym większy problem. Gdzieś tam słyszałem opinie wśród komentarzy, że właśnie te misje, te hordy są chyba najtrudniejszymi misjami, tak? Że trzeba kombinować, obchodzić w różne strony. W różne strony przechodzić jakoś jak najwięcej tych misji, żeby mieć jak najwięcej tych punktów Imperium, tak? Żeby jak najwięcej żołnierzy móc tutaj sobie wystawić. Ale jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda w sensie takim, czy są stosowane wtedy jakieś barykady, czy jakieś inne kombinacje jednostek są pożądane, czy po prostu też maksymalna siła ognia i tylko ratuje nas odpowiednia ilość punktów Imperium. No ewentualnie, wiadomo, zwiadowczynie, no i bieganie tutaj, odciąganie, tak? To też na pewno bardzo pomaga. Ale czy jakieś na przykład barykady są stosowane, czy na przykład jakieś... no, jakieś barykady, tak? Czy kolce, czy murki. No to tego nie wiem. Dobra, 58, końcóweczka. Za chwilę zniszczymy tą hordę. No i co? No i myślę, że chyba się pożegnamy. Tak jest. Pożegnamy się do następnego spotkania. Tak jak mówiłem, następna misja to będzie Centrum Medyczne Gamma. Sobie zbierzemy te punkciki, no i wydamy, no i polecimy sobie już wtedy do Doliny Śmierci. No a już później nam zostanie tylko chyba trujące bagno. Okej, dobra. Ja w każdym razie dziękuję za oglądanie. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Day Arbillions. Na razie, trzymajcie się. Cześć.